proszę. No i co? W porządku. A, widzi pan, no mnie też tak się wydawało, ale mam wrażenie, że ostatnio coś się popsuło. Nie sądzi pan? No, czy ja wiem, może rzeczywiście... Otóż to. A kto jest tego sprawcą? Ja się staram, panie dyrektorze, naprawdę. Nie, no przecież wiem, no. Dlatego właśnie poprosiłem tutaj pana. Mnie? Widzi pan, ja tutaj... Jestem tylko dyrektorem. Siedzę za biurkiem, nie wiem, co się dzieje w klinice. Pan musi mi pomóc. No ale w jaki sposób? Ja mam ostatnio tyle zajęć, że nawet tenis... Spokojnie, spokojnie. Przecież jak my się z tym wszystkim uporamy, to pan będzie miał dużo czasu na tenisa. Zresztą ja bardzo chętnie sam z panem zagram, wie pan. Co, piłeczkę hop, 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 hop. No ale z czym się mamy uporać? Kajetan Ropnia. To jest sprawca wszystkich moich kłopotów. I pańskich też. Przepraszam, laktoza. Pomoże mi pan? No chyba tak. Dobrze. Pańskim zadaniem będzie odnalezienie jakichś brzydkich faktów na Kajetana. Pan dyrektor każe mi szpiegować. A skąd? Ja po prostu mam zaufanie do pana. Komu mam to zlecić? Pani Kasi? Ale ja nie jestem detektywem. Aha. Nie jest pan detektywem, tak? No cóż, wie pan co, no... Ja spodziewałem się takiej odpowiedzi, ja... Wie pan, nawet to szanuję. A stanowisko ordynatora wciąż nieobsadzone. Pan dyrektor myśli, że ja nadawałbym się na to stanowisko? A wie pan co, że ja nawet o tym nie pomyślałem? Co mam robić? Mieć oczy i uszy szeroko otwarte. No, do roboty. Panie Kajetanie, jest do pana telefon z agencji. Mówią o jakiejś Pameli. Chwileczkę. Kochaniutka, nie paplaj tak głośno, bo wylecisz stąd, zanim ci się taśma przebije. A kto panu będzie telefony z agencji odbierał? Cicho. Ropnia przy telefonie. Co? Jak to jeszcze nie gotowa? Mam, kurka, cholernie mało czasu, a żona zaczyna już coś podejrzewać. Nie jest, kurka, dobrze. Pamela musi być gotowa na 9:00. Co Sandra i Karina? To zróbmy tak. Niech wszystkie będą gotowe, a ja przyjadę o 9:00 i sam wybiorę. Dobra, no to o 9:00. Pa! Panie dyrektorze, mam, jest! Absolutna rewelacja. Zdrada. Co? Panie dyrektorze, byłem genialny, rozegrałem to jak Mata Hari. Co takiego? Już pan coś ma? Usłyszałem od pana Kajetana, że o 9:00 pan Kajetan ma randkę. Randkę? Z panią Pamelą i z panią Sandrą. I nie chcę, żeby pani Wiola Cuka zniuchała. Nie chcę, to... Świetnie. Mój ordynatorek kocha.